Zadanie 15. Dane są dwa okręgi: okrąg ośrodku w punkcie O i promieniu 5 oraz okrąg ośrodku w punkcie P i promieniu 3. Odcinek OP ma długość 16. Prosta AB jest styczna do tych okręgów w punktach A i B. Ponadto prosta AB przecina odcinek OP w punkcie K. Większy okrąg ma promień 5, to znaczy, że tutaj jest 5. Mniejszy okrąg ma promień równy 3, to będzie tutaj. Odcinek OP ma długość 16 i jeszcze wiemy też, że prosta AB jest styczna do tych okręgów. Jeżeli prosta jest styczna do okręgów, to tworzy kąt prosty z promieniami, czyli kąt prosty będzie tutaj i kąt prosty będzie tutaj. Dodatkowo wiemy, że ten kąt i ten kąt to są kąty równe, bo to są kąty wierzchołkowe, czyli w tych trójkątach mamy już dwa kąty równe. Mamy kąt prosty i kąt niebieski. I w tym trójkącie też mamy kąt prosty i kąt niebieski. To znaczy, że ten trzeci kąt, ten tutaj i ten tutaj, te trzecie kąty też będą równe. I skoro kąty wszystkie w obu trójkątach są takie same, to trójkąty są podobne. Z tego tutaj będziemy korzystali. Mamy obliczyć długość odcinka OK, a znamy długość odcinka OP. Zrobimy tak: weźmiemy sobie ten odcinek OP tutaj na dół, i skoro cały odcinek OP jest równy 16, My chcemy obliczyć odcinek OK, to go nazwiemy X, no to wtedy odcinek KP to będzie 16 minus X. I to sobie tutaj zapiszemy, czyli odcinek ten tutaj to jest X, tutaj będzie 16 minus X. Już mamy trochę więcej informacji na temat tych trójkątów podobnych. Teraz będzie ważny moment, musimy sobie przyporządkować, który odcinek pasuje do którego. Naprzeciwko niebieskiego kąta wierzchołkowego zrobimy niebieski bok. Tak samo zrobimy w drugim trójkącie. Naprzeciwko niebieskiego kąta będzie niebieski bok. Ten bok jest zielony i on się znajduje naprzeciwko zielonego kąta prostego, a tutaj naprzeciwko zielonego kąta prostego jest bok 16-x. No i naprzeciwko trzeciego kąta pomarańczowego znajduje się pomarańczowy bok AK, tutaj naprzeciwko pomarańczowego kąta znajduje się pomarańczowy bok KB. Z tym, że teraz te pomarańczowe boki nam nie będą potrzebne, bo ich w ogóle nie znamy i nie chcemy nawet ich znać, my chcemy obliczyć odcinek x. Proporcję naszą zaczniemy sobie od niebieskiego boku 5 i to niebieskie 5 podzielimy przez zielonego x. I w tą samą stronę musimy podzielić z tego trójkąta. Dzieliliśmy niebieskie 5 przez zielonego x, no to tutaj podzielimy niebieskie 3 przez zielone 16 minus x. No, i to jest nasza proporcja, którą musimy rozwiązać. Proporcję się rozwiązuje wymnażając na ukos. Pierwszy ukos to będzie tutaj. x razy 3, czyli inaczej 3x. To się będzie równać to, co wyjdzie z drugiego ukosa, czyli 5 pomnożone razy całe to, a to musimy dać do nawiasu, bo tutaj jest odejmowanie. 16 minus x w nawiasie. Teraz ten nawias sobie wymnożymy. 5 razy 16 to będzie 80. I 5 razy x to będzie 5x. Przerzucimy x na jedną stronę. Te x możemy do siebie dodać. To będzie 8x równa się 80. Dzielimy przez ósemkę. I wychodzi nam, że x jest równy 10. A u nas x to był odcinek oka. To znaczy, że oka jest równe 10. Poprawną odpowiedzią tutaj będzie odpowiedź C. Ja już dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki na kanale MatSpot.